Jesienią lubiłam biegać po lesie. Mąż nie wiedział, że wracam spocona także z innego powodu. No, mąż nie wiedział, ale z pewnością teraz już wie, lub przynajmniej domyśla się, kim jest jego żona. Jeżeli oczywiście przytoczony przeze mnie fragment historyjki, która trafiła do redakcji serwisu Polki.pl od anonimowej rzecz jasna czytelniczki, nie jest jedynie mokrym snem kogoś o strasznie smutnym życiu. Fragment o mającej różne powody pocenia się w lesie żony to jeden z tysięcy pseudolistów do jednej z kolejnych kobiecych redakcji. Można powiedzieć, że nic wielkiego, mało istotnego. Uważam jednak, że bagatelizowanie procesu odmóżdżania współczesnego człowieka leży u podstaw przyszłej katastrofy. Natomiast mówiąc o tej katastrofie, nie mam na myśli wyłącznie zapaści demograficznej, bo jest ona jedynie wynikiem naszego urządzania się w miejscu, na którym zwykliśmy siadać. Nie oskarżam też o to jedynie kobiet i odpowiedzialności też nie zrzucam wyłącznie na mężczyzn. Tak samo jak nie połykam czerwonych pigułek męskości. No chociaż zgadzam się z wieloma obserwacjami, nie tak nowego przecież ruchu wytworzonego w środowisku mężczyzn. To, z czym się nie zgadzam, a co proponuję dziś na temat naszych wspólnych rozważań, to postępowanie redefiniowania kobiecości, czyli uleganie dekadenckiemu nowinkarstwu, które wcale pani nie wyswobadza, ale ma stworzyć z kobiety pozbawione rozumu zwierzę, które nie chce słyszeć o żadnej odpowiedzialności, nie korzysta z przypisanej sobie genetycznie mądrości, no ale woli dawać upust jedynie instynktom. O dziwo, wiele z kobiet się na to zgadza. Stoję jednak na stanowisku, że istnieje jeszcze ogrom normalnych posiadaczek dwóch chromosomalnych X-ów, które dzięki rozumowi, doświadczeniu, w końcu zaszczepionej godności ludzkiej byłyby jeszcze w stanie ten trend, bardzo niebezpieczny trend, odwrócić. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj katoliku. O Kościele, ideach i sprawach wiary. Dziś o redefinicji kobiet, która nie stanie się, jak twierdzą niektórzy, ale już jest przyczyną naszego katastrofalnego położenia. Dlaczego tak żywo interesuje się tym zagadnieniem? No, ponieważ upadek kobiecości doprowadza do zaniku męskości lub rezygnacji z jego transmisji na dalsze pokolenia, co widzimy niestety dziś gołym okiem. Witajcie w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia. Usiądźcie i czujcie się jak u siebie. Wczorajszy program wywołał niemałe poruszenie. Jeszcze przed jego publikacją, na podstawie samych tylko enigmatycznych zresztą zapowiedzi w social mediach kanału Marek Miśko Czuwaj, zebrała się spora grupa recenzentów czegoś, czego nie mogła jeszcze przecież widzieć, no i klasycznie oberwało mi się od wsteczniaków. Ale otrzymałem też nagrodę w postaci określenia średniowieczny katol. Nie ma nic piękniejszego dla katolika, jak potwierdzenie jego katolickości również z ust przeciwnika. A może nawet głównie. To cieszy. Polecam każdemu wczorajsze rozważania na temat pochodzenia człowieka, w których podaję badania naukowe, cytuję genetyków, matematyków i biologów molekularnych, no a także teologów i zderzam te wyniki z nauczaniem Kościoła z przestrzeni 1600-1700 lat. Zanim jednak rozpoczniemy, na dobre dziękuję, że decydujecie się wspierać moją czuwajową aktywność, która od dłuższego czasu wybiega znacznie dalej niż sam internet. Wszystkie społeczne działania mogą być przeze mnie podejmowane z takim rozmachem i skutecznością tylko dzięki waszemu zaangażowaniu. Dlatego jak zwykle kłaniam się każdemu z was w pas, a szczególnie mecenasom tego społecznego projektu. Bez was to wszystko byłoby niemożliwe. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie pomóc w mojej aktywności właśnie w ten sposób, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. No to co? Zaczynamy. Świat, który znamy, często odwołując się do dzieciństwa, rozsypuje się na naszych oczach. Więzi międzyludzkie są coraz słabsze, podziały głębsze i coraz częściej z toksycznych relacji wewnątrz ogółu społeczeństwa przechodzą do podstawowych komórek, infekując je i rozkładając. Taką podstawową komórką zawsze była i jest rodzina.
Im słabsze więc więzi rodzinne, tym słabsze kolejne ogniwa całych narodów. Aby rodzina powstała, potrzebne są kobieta, mężczyzna i ich potomstwo. Jest jednak jeszcze jeden czynnik poza tym zapisanym w genach, czyli behawioralną chęcią przedłużenia swojego gatunku. Wola. Aby kobieta i mężczyzna mogli założyć rodzinę, muszą mieć wolę, aby to zrobić. Rodzina rozpada się, gdy zanika wola jej dalszego tworzenia. Problemem współczesności znacznie większym niż rozpad istniejących rodzin jest brak woli do ich zakładania. Kobiety nie chcą rodzić dzieci, a wśród mężczyzn zaczyna postępować niechęć do zakładania rodzin w obawie przed trafieniem na niewłaściwą, współcześnie zmanierowaną kobietę, podlegającą niezgodnej z naturą redefinicji. Redefinicja kobiecości. Aby móc coś udowodnić, najpierw trzeba postawić tezę. Moja teza jest następująca. Współczesny świat, z bliżej nieudowodnionych przyczyn, ale których to przyczyn możemy się domyślać, dokonuje pewnego przewartościowania. Redefiniuje kobiety i samo pojęcie kobiecość. Kobiecość, która wydawałaby się jeszcze niedawno być niezbywalnym zbiorem cech tej konkretnej płci, jest wypierana i zastępowana nowym modelem. Model ten, oparty na iluzorycznym wyzwoleniu kobiet, uruchamia lawinę zdarzeń. No, są to zdarzenia niekorzystne dla ogółu społeczności naszej cywilizacji, które wpływają znacząco na relacje pomiędzy kobietami a mężczyznami. Efektem jest brak chęci do zakładania rodzin lub opóźnianie ich zakładania, a w następstwie brak zastępowalności pokoleń, czyli katastrofa demograficzna, na którą szczególnie w Europie Zachodniej wpływa utrata płodności. Problemy związane z płodnością dotykają coraz większej liczby Polaków, no a prognozy na przyszłość nie dają powodu do optymizmu. Zgodnie z klasyfikacją WHO, niepłodność to schorzenie cywilizacyjne, które staje się coraz bardziej powszechne na globalną skalę. W Europie blisko 30 milionów osób doświadcza trudności z poczęciem dzieci, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie się liczby urodzeń oraz spadek przyrostu naturalnego. Zauważa się, że ten problem najczęściej dotyka ludności Europy Zachodniej w porównaniu z tą wschodnią. Redefinicja kobiet, przemodelowanie wielu z nich doprowadza zaś do rezygnacji mężczyzn z budowania z nimi trwałych relacji społecznych, innych niż seksualne, no chociaż i to zaczyna się powoli zmieniać. Istnieje bowiem spora grupa heteroseksualnych mężczyzn niebędących duchownymi, która nie wykazuje lub już nie wykazuje potrzeby obcowania płciowego z kobietami, tłumiąc swoje naturalne popędy, pozostając w trwałym celibacie, który to celibat wynika mniej lub bardziej z zasadnych pobudek ideologicznych. Nie jest więc tak, że to już tylko kobiety nie chcą dawać potomstwa. Po drugiej stronie pojawiła się grupa mężczyzn, które potomstwa współczesnym kobietom nie chce dawać. Uważają potencjalne reproduktorki za zepsute i nie nadające się na żony oraz matki. To w wielkim skrócie. Każde zwierzę, aby mogło rozmnażać się, musi mieć spełnione odpowiednie warunki bytowe. Na przykład takie żółwie morskie składają jaja na plażach, gdzie temperatura piasku wpływa na płeć potomstwa, a później odpowiednia temperatura jest kluczowa dla inkubacji jaj. Odcięcie ich od dostępu do takich plaż spowodowałoby wyginięcie gatunku. Pandy wielkie, ze względu na bardzo krótki okres rui, trwający zaledwie kilka dni w roku, mają niewiele czasu, by znaleźć odpowiedniego partnera. Gdyby doszło nagle do rozłożenia ich populacji na większym terenie, mogłoby to doprowadzić do spadku prawdopodobieństwa połączenia samicy z samcem. Po prostu samiec by nie zdążył. Pingwiny cesarskie rozmnażają się na lodzie Antarktydy. Samice składają jaja, które samce inkubują na swoich stopach, chroniąc je przed ekstremalnym zimnem. Odłowienie samców w czasie inkubacji wiązałoby się z wyginięciem młodych w fazie rozwoju i z zaprzestaniem gatunku. Łososie imigrują z oceanu do rzek, aby się rozmnażać. Potrzebują czystych, zimnych strumieni z odpowiednim żwirowym dnem, aby złożyć ikrę. Postawienie zapory oddzielającej te ryby od słodkiej wody spowodowałoby wyginięcie gatunku.
Człowiek, tak jak inne zwierzęta, do rozmnażania również potrzebuje odpowiednich warunków. Tym jednak różnimy się od zwierząt, że nasze potrzeby behawioralne są filtrowane przez wolną wolę i rozumne podejście do świata. W tym do kwestii płodności i rozrodczości. Zwierzę przed brakiem realizacji potrzeb behawioralnych, no tych związanych z płodnością, może powstrzymać na przykład brak partnera lub partnerki. Ale nigdy własne przemyślenie na tematy społeczne albo socjologiczne. Człowiek tymczasem za pomocą wolnej woli może zablokować chęć prokreacji lub nawet samego obcowania płciowego. Nazywamy to celibatem. Wniosek jest więc prosty. Na kontynuację gatunku człowieka, nie uwzględniając czynników mających związek z bezpłodnością, czyli terapie hormonalne, antykoncepcję hormonalną, złe odżywianie, stosowanie środków farmaceutycznych wadliwego pochodzenia, mają również decyzje człowieka. Decyzje są natomiast podejmowane na podstawie konkretnych przesłanek lub wyobrażeń. A to oznacza, że jak na każdą inną ludzką postawę, tak i w przypadku zakładania rodziny i rozmnażania się, można wywierać wpływ. Jak wpływ ten można wywrzeć? Jedną z metod są media i popkultura. To one, a nie kolejne kongresy kobiet czy marsze feministek, są głównym nośnikiem treści, poglądów i postaw, które wpływają na redefinicję kobiet. To popkultura napędza kobiety, aby wychodziły lub dołączały się do tych mętnych grup, bardzo zresztą zideologizowanych. Te wszystkie postawy wpływają na redefinicję kobiet. Nie stanowią rzecz jasna jednego czynnika, ale bez wątpienia jest to najpotężniejsze działo. Spotkania z Marcinem stały się intensywniejsze, bardziej naładowane emocjami, które dawno przestałam czuć w swoim małżeństwie. Każdy bieg, każda chwila spędzona razem sprawiały, że świat poza lasem przestawał istnieć. Biegałam do lasu po chwilę uniesienia. Zaczęłam żyć podwójnym życiem. Biegałam codziennie, to była moja jedyna ucieczka, jedyny moment, kiedy mogłam poczuć, że jestem wolna. Kiedy moje stopy uderzały o ziemię, a oddech stawał się coraz szybszy, choć na chwilę zapominałam, kim jestem i co mnie czeka po powrocie do domu. Za każdym razem zostawiałam za sobą rutynę, codzienne problemy i Pawła, mojego męża, z którym dawno straciliśmy bliski kontakt. Tekst o formie kiepskiego romansidła, który usłyszeliście, ukazał się 17 października 2024 roku na portalu polki.pl w dziale Z życia wzięte. No ja bym powiedział bardziej dosadnie, z czego ta historia jest wzięta, ale tym razem sobie podaruję, a Państwo i tak już się domyślają. Dlaczego zwracam na takie treści uwagę? Bo stanowią w moim przekonaniu jeden z elementów inżynierii społecznej wpływający na redefiniowanie kobiet i kobiecości. Budowanie wyobrażeń o życiu bez konsekwencji i odpowiedzialności w Polsce nie jest nowością, bo oto lata 90. XX wieku były przecież tym czasem, kiedy książki wydawnictwa Harlekin cieszyły się ogromną popularnością, szczególnie wśród kobiet. Były one czytane i rozchwytywane, a ich romantyczne, nierealne fabuły przyciągały uwagę wielu czytelniczek. W Polsce sprzedaż tych książek szła w miliony, natomiast istniejąca do dziś firma tylko w roku 2006, no bo takie dane udało mi się znaleźć, odnotowała sprzedaż w wysokości 131 milionów książek, szczycąc się, że publikuje około 120 nowych tytułów każdego miesiąca w 29 różnych językach na 107 międzynarodowych rynkach i 6 kontynentach. Tworzenie iluzorycznych wizji świata i relacji kobiet z mężczyznami sprawiło, wówczas i sprawia do dziś, że kontrast pomiędzy fikcją a realnym życiem został niebezpiecznie zatarty. Wracając do wspomnianego portalu, dane z badania Gemius PBI opracowane przez wirtualne media wskazują, że odwiedziło go 8 200 000 internautów, którzy wykonali na stronie 31 320 000 odsłon oraz spędzili tam średnio po 3 minuty i 11 sekund. Witryna ta jest zdecydowanym liderem pod względem liczby użytkowników. Odwiedzającymi są w przeważającej większości kobiety. Cóż mogą one znaleźć w takich i podobnych miejscach? Pomiędzy sposobami na odplamianie, reklamami sprzętu AGD, tekstami o wychowaniu dzieci, przepisami na zdrowe jedzenie, ukazują się treści sugerujące, jak wskazuje sama nazwa działu, z życia wzięte. Planowałem oświadczyć się dziewczynie, a ona poleciała na mojego brata. Już moja w tym głowa, aby oboje pożałowali.
Jestem starą panną i uwielbiam swoje życie. Ludzie próbują mnie zmienić, ale sądzę, że po prostu mi zazdroszczą. Kochałam męża, ale to przy koledze z pracy traciłam oddech. Musiałam sprawdzić, czy będzie jak w książkowym romansie. Facet chciał mnie zaciągnąć do łóżka. Sądził, że talerz krewetek i dwa steki to uczciwa cena za igraszki w pościeli. No, swoją drogą jestem ciekaw, jaka byłaby za panią uczciwa cena. Bo normalna kobieta nie ma takiej ceny. To trzeba sobie taką wywieszkę tutaj z ceną, żeby wszyscy wiedzieli, po co się mają domyślać. Zapisałam się na mój wymarzony kurs fotografii. Mój włoski instruktor okazał się profesjonalistą nie tylko za obiektywem. Odbiłam przyjaciółce chłopaka. Myślałam, że to wrażliwy artysta, a okazał się nieczułym draniem ze zbyt ciężką ręką. Wszystko oczywiście w dziale z życia wzięte. Czyjego życia, pytam. Czy tak wygląda wasze życie? Czy tak powinno wyglądać życie? Które postawy są afirmowane? Które w tych treściach z kolei są przemilczane? Jak często spotykamy w sieci treści, które... Albo zobaczcie, jak często spotykacie w sieci treści, które opowiadają o udanych małżeństwach? Mężach, którzy są opiekuńczy i odpowiedzialni, żonach, które są wierne i kochające. Na przykład, czy widzieliście takie przypadkowe tytuły? Mój mąż po latach małżeństwa jest jeszcze wspanialszy niż wtedy, gdy go poznałam. Mamy synów, ale gdy urodziła się córka, mój mąż oszalał ze szczęścia. Mam najwspanialszą żonę, uwielbiamy się zaskakiwać. W naszym domu kilkanaście razy dziennie pada słowo kocham. No tego w internecie nie znajdziecie. Nie znajdziecie, ponieważ frustraci budujący podobny przekaz jak ten, który przekazałem 2 minuty temu, są często pokaleczeni. Nigdy nie zaznali ciepła, miłości i wspaniałości wynikających z rodzinnego ogniska. Te wszystkie opowieści o rycerzach na białym koniu, Alvarach, Alonzach, Andrzejach, przypadkowo spotykanych na spacerze w lesie, wielkich romansach, które następują pod sosną w szyszkach czy innych krzakach, mają pokazać, że w zestawieniu z własnym mężem życie na zewnątrz jest znacznie bardziej ciekawsze, inspirujące i często gorętsze. Problem jednak w tym, że takie życie, chociaż czasem zdarza się, że zaistnieje, ma swoje konsekwencje. Często bardzo bolesne konsekwencje, o czym autorki takich populizmów już nie opowiedzą. Jak myślicie, które postawy są zaszczepiane obecnie w młodych kobietach i mężczyznach najczęściej? Że pomimo starć, dotarć, słabości, złości, frustracji, można spędzić razem wspólnie piękne życie, wspierając się wzajemnie i pokonywać przeciwności losu, wsłuchując się w siebie wzajemnie. Czy może takie, które wskazują, że bzyknięcie za przeproszeniem Araba na w czasach, gdy mąż pije piwko podczas all inclusive, jest niczego sobie. No a poza tym w czwartek i to na wakacjach w Hurgadzie do zdrady się nie liczy, prawda? A czy może to, że ukazywanie normalnego życia często pełnego miłości i podnieceń i wznieceń jest popularne na kobiecych portalach mniej? Czy to oznacza, że nie występują one w naturze? Że nie ma już normalnych rodzin, zdrowych mężczyzn i kobiet? Są, ale będzie ich coraz mniej. Edipress Polska S.A., będąca właścicielem serwisu polki.pl, to polska firma międzynarodowego szwajcarskiego koncernu mediowego Edipress, istniejąca od 1995 roku z siedzibą w Warszawie. Od roku 2000 ma status spółki akcyjnej ze 100% udziałem kapitału szwajcarskiego. Wśród tytułów, które należą do tej spółki, znajdziemy m.in. Party.pl, Niania.pl, Viva, Party, Życie Gwiazd, Flash, Gwiazdy and Style, Uroda Życia, Przyjaciółka, Pani Domu, Poradnik Domowy, Mamo to Ja, Twoje Dziecko, Przedszkolak. Tysiące tego typu treści zaśmiecają internet w poczytnych serwisach dla kobiet. W składzie redakcyjnym portalu Polki.pl rzecz jasna same kobiety. Pod tekstem o babeczce, która biegała po lesie i zostawiła męża, no bo tamten był bardziej romantyczny, nikt się nie podpisał. Widnieje jedynie hasło redakcja. No i słusznie, bo to jednak straszny wstyd podpisać się pod takim czymś, prawda? Szczególnie, gdy jest się kobietą. Wśród wielu polskich mężczyzn panuje obecnie przekonanie, że poszukiwanie żony powinno odbywać się poza Polską. Że zepsucie współczesnych Polek, mowa tu o nowym pokoleniu, jest tak duże, że wzrasta ryzyko zniszczenia sobie życia. W męskich rozmowach, które czasem przeprowadzam z młodszymi kolegami, często pojawia się takie przekonanie, że żony trzeba szukać w krajach wschodniej Europy.
Nie twierdzę rzecz jasna, że takie postrzeganie świata jest obowiązujące u wszystkich mężczyzn. Dzielę się jedynie swoją obserwacją. Potwierdza ją fakt, że wśród wszystkich, nie większości, ale wszystkich moich bliższych znajomych w wieku 24-30 lat, nie ma nikogo, kto założyłby rodzinę. O dzieciach natomiast w ogóle nie ma mowy. W ogóle chyba sam zramolałem, bo kiedy spotykam się z tymi młodymi znajomymi, co jakiś powiedzmy tam czas, to potrafię mówić, ja w twoim wieku miałem już dwójkę dzieci, albo trójkę dzieci. A przecież jeszcze nie jestem taki stary, a mówię jak mój ojciec, tato, przepraszam. Po prostu chyba tacy się stajemy, nie? Z wiekiem. Jeżeli chodzi o rodzinę i o dzieciaki, to nie tylko, że oni ich nie mają. Tam nie ma nawet myśli o zakładaniu rodziny czy tworzeniu małżeństwa. Jeżeli są natomiast jeszcze zdrowi mężczyźni, spotykam się z kolejnym potwierdzeniem, że nie znajdują normalnych kobiet. Nie wiem, na ile jest to prawdą. No, nie rozglądam się od długiego już czasu za kobietami. Ale podobne głosy słyszę też z drugiej strony. Słyszę więc od młodych kobiet, że mężczyźni, współcześni mężczyźni są nieodpowiedzialnymi dziećmi, którzy nie potrafią złożyć skarpetek w szufladzie, a od tych samych mężczyzn, że kobiety są nieuczuciowymi indywidualistkami, które nie mają zdolności pilnowania potencjalnego ogniska domowego. Obrzydzanie macierzyństwa i kobiecości w formie klasycznej ma takie oto skutki. Pamiętam takie zdarzenie w Warszawie przed rokiem 2010. Oto w tamtym czasie w prasie warszawskiej wybrzmiał mocno temat karmienia piersią w miejscach publicznych. Było ono ukazywane jako coś obrzydliwego, niestosownego. No chociaż dla każdego zdrowego mężczyzny i prawdziwej kobiety przy zachowaniu rzecz jasna odpowiedniej dyskrecji, czynność taka jest całkowicie normalna. Wtedy grupa kilkudziesięciu kobiet skrzyknęła się w jakiś przedziwny sposób i przyjeżdżając na stację metra Centrum przed wejściem manifestacyjnie zaczęły karmić swoje dzieci piersią. Uważałem i nadal uważam tę akcję za jedną z piękniejszych, którą widziałem, chociaż nigdy już nic, coś o tak wielkiej mocy się nie pojawiło. Ale zostawmy teraz ogół cywilizacyjnych posunięć w niszczeniu kobiecości, a co za tym idzie również męskości, i skupmy się przez chwilę na naszym terenie. W dawnej Polsce krążyło pewne zdanie, które miał wypowiedzieć Otto von Bismarck. Dopóki będzie istnieć polska kobieta, dopóty istnieć będzie problem polski. Z tymi wszystkimi cytatami rzecz jasna zdarzają się oczywiście problemy co do ich autentyczności, ale w tym konkretnym przypadku jest coś porażająco prawdziwego. Dopóki będzie istnieć polska kobieta, dopóty istnieć będzie problem Polski. Problemem polskim, według kanclerza Cesarstwa Niemieckiego, było samo nasze istnienie. Myślę, że nie popełnię błędu, gdy streszczę zapatrywania Bismarcka względem Polaków jednym z jego słynnych zaleceń z roku 1861. Bijcie Polaków tak długo, dopóki nie utracą wiary w sens życia. Współczuję im ich sytuacji, ale jeśli chcemy przetrwać, nie możemy zrobić nic innego, jak tylko ich wytępić. No, Polaków, jak wiemy, nie udało się wytępić w zupełności germanizacją, rusyfikacją, kibitkami, cytadelami, Sybirami, Katyniami, Auschwitzami czy ubeckimi katowniami. Może to jest więc nowa metoda. Rozpuścić całe towarzystwo. Wszystko wolno, hulaj dusza, do niczego się nie zmuszaj. Jak śpiewał Jacek Kaczmarski, nie masz żadnych odpowiedzialności. Możesz łamać każdą przysięgę, jedno i drugie. Nie musisz odpowiadać za nic. Poradzisz sobie sam, poradzisz sobie sama. Współczesna Polka, ta z nowych pokoleń, dobrze zakodowana i oderwana od prawdziwej kobiecości, sama będzie w stanie zrealizować wskazania Bismarcka. Gdyby ją zmusić, oto rzecz jasna, będzie się buntować. Ale po co zmuszać, gdy można po prostu przekonać i zachęcić? Wówczas nie trzeba będzie z Polakami się bić, bo biją się przecież głównie mężczyźni, a mężczyzn już nie będzie lub nie będzie im się chciało. Przygotowując ten program, rozmawiałem z kilkoma paniami. Poprosiłem też część pań, które stale oglądają Czuwaja, aby odpowiedziały mi na kilka pytań. Poprosiłem żonę i kilka koleżanek. Materiału mam tyle, że wyjdzie mi z tego drugi program, dlatego dziś odniosę się tylko do kilku odpowiedzi przedstawionych z punktu widzenia jednej kobiety, jej kobiecego punktu widzenia. Będzie to opinia naszej, czyli wspólnej znajomej mojej i Moniki, wieloletniej koleżanki Marii Piaseckiej-Jaworskiej, matki, żony,
działaczki społecznej, w życiu radzącej sobie, myślę, wyśmienicie. Pytanie pierwsze. Czy istnieje definicja kobiety? Znamiennym jest fakt, że chyba po raz pierwszy w historii właśnie w naszych czasach stawiamy sobie to właśnie pytanie. Wcześniej, zwróć uwagę, w ogóle takich dyskusji nie było. Dziś jednak potrzebujemy dookreślić, czym jest kobiecość i kim jest kobieta. Musimy szukać definicji. Żyjemy w czasach relatywizmu absolutnego i podważania najbardziej oczywistych faktów, więc może zacznijmy od tego, że kobiecość jest nierozerwalnie związana z byciem kobietą. Od urodzenia. Koniec i kropka. Nie ma innej możliwości. Jak już ten warunek mamy spełniony, to dalej możemy mówić o takich cechach jak szlachetność, odwaga, dobroć, empatia, ciepło, mądrość, pokora, umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania głębokich więzi. To taka umiejętność, która sprawia, że osoba, z którą rozmawiam, czuje się wysłuchana, chciana i przyjęta. To wysokie poczucie własnej wartości, szacunek do siebie i innych, umiejętność budowania innych, wspierania i umiejętność uciszania burz. Kobieta nie ma nic wspólnego z uległością czy teatralną słabością i tylko wyłącznie dlatego, żeby tak naprawdę wątły mężczyzna poczuł się zupełnie niesłusznie silny. Nie ma nic wspólnego z kreowaną w mediach społecznościowych alternatywną rzeczywistością. Światem dorosłych, niedorosłych, księżniczek, które wciąż tkwią w bajkach Disneya i ich jedynym marzeniem jest to, aby jej książę skakał wokół niej do końca życia. Kobieta nie ma też nic wspólnego z rozwrzeszczanymi, roszczeniowymi feministkami, które walczą o prawa dzików, karpi, imigrantów, drzew, prawo do tranzycji dla 5-latków i prawo do aborcji. Kobiecość to jest taki stan, dzięki któremu mężczyzna stojący obok ciebie, droga kobieto, ma się wyprostować, wciągnąć brzuch i poprawić koszulę, otworzyć drzwi, podać płaszcz i pocałować w rękę. Nie z powodu twojego poczucia wyższości, ale z powodu twojej unikalności, którą on doskonale wyczuwa. Tak w moim odczuciu powinna brzmieć definicja kobiecości. A jaka jest wasza definicja? Pytanie drugie. Czy współczesne kobiety, szczególnie te młode, wchodzące w życie, są manipulowane przez działania systemowe? Manipulowane są młode kobiety, manipulowane są dzieci. W trakcie pisania tych odpowiedzi, tego tekstu, jedno z moich dzieci powiedziało mi o popularnej aktualnie wśród dziewczynek bajce pod tytułem Has-Been Hotel. Jest to bajka o córce szatana, która chce, żeby diabły też mogły dostać się do nieba, a jednym z głównych bohaterów jest demon Angel Dust, który jest potępioną duszą demonem gwiazdora porno. Polecam wpisać sobie w YouTube, żeby samemu wyrobić własne zdanie na ten temat i polecam też usiąść przedtem. To był przykład pierwszy z brzegu. Tak, ponad wszelką wątpliwość, młode kobiety, dziewczynki są manipulowane systemowo i systemowo niszczone przez media społecznościowe różnego rodzaju, a chłopcy przez pornografię. Właśnie po to, żeby wyrobić w nich tolerancję na chore i perwersyjne zachowania. Po angielsku to się nazywa grooming. Drugi sposób niszczenia to okaleczanie przez wychowanie. Nasze pokolenie to pokolenie snowflakes, płatków śniegu. Czyli dzieci przewartościowane przez swoich rodziców. Przekonane od małego, że wszystko robią super i są we wszystkim najlepsze. Wychowane przez rodziców, którzy, i tu słowo klucz, poświęcają się dla dzieci. Takie dzieci wyrastają na egocentrycznych narcyzów, niezdolnych do budowania relacji, ponieważ dokładnie tego będą oczekiwać od partnera lub partnerki. Tu jest ten klucz. Realizowanie siebie za pomocą wszystkich sił i środków pod płaszczykiem tak zwanego zdrowego egoizmu. Słowo zdrowy możemy śmiało usunąć. Pytanie trzecie. Co czujesz jako kobieta, gdy widzisz nagłówki w niektórych portalach ukazujące kobietę jako tę, która skupia swe myśli wyłącznie na zabawie, przygodnych spotkaniach z nieznajomymi, wakacyjnych romansach? Ta narracja powtarza się przecież dosyć często. Dla mnie jest to zupełnie obca rzeczywistość, w dodatku zakłamana. Tak wcale nie wygląda życie przeciętnej Polki. Ale rozumiem ten mechanizm. Lansując taki model zachowania jako akceptowalny społecznie, media mają na celu powolne, długotrwałe wpływanie na świadomość swoich odbiorców, żeby zaakceptowali to, co wcześniej ich szokowało, no a później zaczęli powielać takie zachowania. Kampania medialna i artykuły tego typu to tak zwane oswajanie opinii publicznej z danym zagadnieniem. Jak myślisz, dlaczego widzisz coraz więcej spasionych modelek na reklamach?
Dokładnie dlatego. Żebyś zaakceptował to wszystko jako piękno. A przecież nie jest to stan, z którym chociażby z powodów zdrowotnych nie trzeba było walczyć. Spadek dzietności. Gdzie leży przyczyna? Brak poczucia bezpieczeństwa? Brak normalnych mężczyzn, z którymi można założyć rodzinę? Brak opieki państwa? A może jakieś inne? Może zacznijmy od najprostszej i najbardziej oczywistej rzeczy, że kobiety bardzo długo zwlekają z urodzeniem pierwszego dziecka, bo chcą zrobić karierę. A prawda jest taka, że w 99% każda z tych kobiet ma po prostu zwykłą pracę, a nie żadną karierę. Później po 35 roku życia trudniej jest zajść w ciążę i szansa na zostanie mamą gwałtownie maleje. Spadek dzietności, obrzydzenie rodziny jako takiej, to jest jeszcze dzieciństwo PRL-u. Przecież matka miała iść do jednej fabryki do pracy, ojciec do drugiej, a dziecko do żłobka. Rodzina, taka jaka była przed wojną, była władzy bardzo nie na rękę. Z kobietą w samym jej sercu była zdolna z kolei do przechowania polskości i wiary, czyli wszystkiego, co zwalczała władza ludowa, a Polki przez 123 lata pokazały, że potrafią to robić po mistrzowsku. Kolejną kwestią jest aktualne wypaczanie pojęcia macierzyństwa. Matki, Brianki, Jessiki, 500 plusy. To są określenia dnia codziennego, które mają być niby śmieszne. Mają piętnować pewien model życia, jaki status społeczny. Natomiast efekt jest taki, że zaczynamy czuć niechęć do wszystkich matek i ich dzieci. I w ogóle do macierzyństwa. Nie sposób też nie wspomnieć o problemach, z którymi mierzą się matki wielodzietne. Jak wygląda ich codzienność i z jakim hejtem się mierzą, nawet ze strony najbliższych. Posiadanie więcej niż czwórki dzieci w Polsce nie jest akceptowalne społecznie. Jak słyszymy matka siedmiorga dzieci, to oczami wyobraźni widzimy brudne, bose, zawszone dzieciaki, przemoc domową i pijanych rodziców. Tymczasem naszym oczom ukazuje się szczupła, zadbana blondynka, mieszkająca w pięknym domu na przedmieściach i dzieci zaopiekowane, zadbane i wychowane, a nie rzucone na pastwę telefonów i tabletów. To jest obraz mam wielodzietnych, jakie ja znam, a znam ich trochę. Nie jest patologią mieć czwórkę, piątkę czy więcej dzieci. Patologią jest mówienie do psa synku i wożenie go w wózku. A z jakichś względów to drugie jest bardziej akceptowalne. Kobiety, matki wielodzietne nie przyznają się wśród dalszych znajomych, ile mają dzieci. Bardzo późno nawet mówią najbliższym o kolejnych ciążach, bo spotykają się ze złośliwością, docinkami i przykrościami na każdym kroku. I gdzie są feministki wojujące z mową nienawiści, z wykluczeniem społecznym? Gdzie są ich hasztagi i nakładki na zdjęcia profilowe? Otóż nie ma i nie będzie, bo w Polsce feministki nie walczą o prawa kobiet. Pytasz, czy powodem spadku dzietności jest brak normalnych mężczyzn? Tak. Trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że jest cała masa gamoni, którzy nie mają pojęcia, na czym polega bycie mężczyzną, ale podobnie jest z kobietami. Jest cała masa kobiet, które nie mają nawet w przybliżeniu pojęcia, jak być kobietą. Te rzeczy są ze sobą wzajemnie sprzężone i nie da się ich oderwać jednej od drugiej. Jedna na drugą wpływa i jedna z drugiej wynika. Kryzys kobiecości oznacza kryzys męskości i na odwrót. Jednak jest jeszcze jedna rzecz, która nie wynika bezpośrednio z Twoich pytań. Jednak naprawdę trudno mówić o macierzyństwie w Polsce bez poruszenia tego tematu. Tematu ojcostwa. A skoro mówimy o ojcostwie w Polsce, nie sposób nie powiedzieć o systemie prawnym. I tak sądzę, że ma to przełożenie na dzietność, bo teraz naprawdę strach w Polsce zostać ojcem. A już z całą pewnością strach walczyć o prawa do kontaktu z dziećmi. W tej chwili dzięki ustawie Kamilka, projekt i wykonanie Prawa i Sprawiedliwości, rękami sądów i policji dokonuje się prywatnej wandetty kobiety na mężczyznach. Przykład z życia. Księżniczka, jej zdaniem i zdaniem jej rodziców, wychodzi za mąż, za jej zdaniem księcia z bajki. Ja już pominę ten kompletnie infantylny model budowania małżeństwa, ale w tej czy innej odsłonie jest on nadal aktualny. Po jakimś czasie rodzą się dzieci, dwie córeczki. I po jakimś czasie, co nie jest dziwne z tym podejściem, małżeństwo się rozpada. I tu możemy powiedzieć, no zdarza się, no tak, jak najbardziej. Ale tu zaczyna się koszmar. I to naprawdę rodem z thrillera. Córka dzwoni do ojca podczas pobytu u matki, że nie chodzi do szkoły, a chciałaby, i że boi się nowego faceta mamusi i żeby ją tata uratował. Serce pęka. Tata wsiada do samochodu, jak każdy inny normalny ojciec, przyjeżdża, ale zna swoją żonę i wszystko nagrywa.
Po bezskutecznych próbach skontaktowania się z dziećmi i wyjaśnienia powodu ich nieobecności w szkole, wzywa policję. Ta wysłuchuje zalewającej się teatralnymi łzami matki. W tej łzawej i kompletnie nieprawdziwej opowieści padają słowa, które uruchamiają machinę. Boję się o swoje życie, boję się o życie swoich dzieci. Po tych słowach nie ma już znaczenia zupełnie nic, a zwłaszcza fakty. Policja musi na mocy ustawy działać. Nie ma dowodów, nie ma podstaw na poparcie słów matki, ale za to jest przecież nagranie zrobione przez ojca, które w ogóle jest nieuwzględniane. I co się dzieje? Ojciec dostaje zakaz zbliżania się. Tak, policja nie ogląda nagrania, nie słucha ojca, nie słucha nawet dziecka, które dzwoniło przecież po ratunek. Po co? Bo od tego jest sąd. A że rozprawa odbędzie się może za 3 miesiące, to cóż, trudno. A że w domu, w otoczeniu dzieci może być ktoś, kto dzieciom zagraża? No cóż, sąd zadecyduje. Ciekawy jest kontekst tej sytuacji, kiedy matka przegrywa w sądzie rodzinnym sprawę o opiekę, wystarczy, że zadzwoni na policję, powie, że boi się o swoje życie i cyk, zakaz zbliżania. A przecież sąd rodzinny nie może przyznać opieki ojcu, który ma zakaz. A teraz wyobraź sobie, że to nie jest literacka fikcja, tylko prawda. Historia z mojego najbliższego otoczenia. Naprawdę strach w Polsce zostać ojcem i strach w Polsce być dzieckiem. I to jest pogwałcenie podstawowych praw konstytucyjnych, a nie brak dostępu do aborcji. I ta historia nie jest odosobniona. Są ich tysiące. Jest efektem degeneracji dwóch pokoleń kobiet właśnie przez wzorce, wychowanie, o czym mówiliśmy wcześniej. Bo przecież autorką takiej kaleki moralnej jest jej matka. Trudno nie czytać tego z trwogą i bólem. Prawo i Sprawiedliwość tą ustawą zrobiła przeogromną tragedię naszemu społeczeństwu. I to powinno być rozliczone. Ta banda kretynów, która pracowała nad tą ustawą, nie miała świadomości i pojęcia, do czego doprowadza? Dzięki, Mario, za poświęcony czas na te ważne odpowiedzi. Jak widać, nie wszystko jest jeszcze stracone, bo jest jeszcze świadomość u wielu kobiet. Jak rzekłem, wypowiedzi zebrałem tak dużo, że będę musiał zmieścić je w drugim programie. Dziękuję też Tobie, Jolu, za to, że wykazałaś wsparcie w tym procesie. Może ktoś chciałby teraz zaprotestować przeciwko istnieniu cech ludzkich, dzielonych na kobiece i męskie, które w zdrowym organizmie występują jedynie u samic lub samców? Oczywiście, można to zrobić. Natomiast twierdzenie, że płcie nie dysponują odmiennym systemem genetycznym, który determinuje i uwypukla konkretne wartości u kobiet, jak i u mężczyzn, i że genetykę można uwarunkować czynnikami kulturowymi, uprawia klasyczną sofistykę. Genetyki nie da się oszukać. Można ją natomiast rzecz jasna stłamsić farmakologicznie lub zaszczuć kulturowo. Wmówienie kobiecie, że nie musi rodzić dzieci. No, w większości przypadków zdrowych kobiet sprawia, że w wieku 40-50 lat pojawia się jakaś pustka, której kobieta taka nie będzie umiała i bardzo często nie potrafi zdefiniować. A przyczyna jest prosta. Naturalna, biologiczna. Nazywa się ona samotnością. Dlatego, że człowiek jest istotą społeczną. I kiedy jest zdrowy, nie jest w stanie znieść samotności. Dlatego bardzo smutna i przykra jest samotna starość. Zarówno biologia, historyczność i dzieje ludzkości od czasów starożytnych definiują role społeczne w różnych częściach świata. Od Mezopotamii, przez Bliski Wschód, Azję Mniejszą, Australię, Afrykę. W różnych cywilizacjach, chociaż one wcześniej nigdy ze sobą przecież nie obcowały, wskazuje się na coś zgoła odmiennego niż mówią te wszystkie dekadenckie środowiska. Zobaczcie, na przykład w żadnej cywilizacji złożonych z kobiet i mężczyzn nie występowały armie kobiet. We wszystkich cywilizacjach, które ze sobą się nie kontaktowały, występowały armie mężczyzn. To chyba są jakieś role społeczne, prawda? I są one u zarania już ludzkości. Tak już działa natura w całym świecie ożywionym. Możesz chwycić jamnika na smycz, spać z nim w łóżku, ubierać go w ubrania, ale wyjdź z tym samym zwierzęciem do lasu, pójść wolno i poczekaj, aż zwęszy zwierzynę. Genetyka. Ludzie są również częścią natury. Ważna w procesie wyniszczania kobiecości jest również coraz częstsza kapitulacja mężczyzn, którzy, obłożeni społecznymi obowiązkami, ewoluującymi zresztą pod upływem czasu, są stawiani w roli chcianych lub mniej chcianych reproduktorów, którzy mają same obowiązki i żadnych praw. Moje ciało, moja sprawa. Ale ktoś tam do twojego ciała coś włożył, nie? I coś tam wpuścił. Ale to jest twoja sprawa.
więc dlaczego miałby mężczyzna być zainteresowany budowaniem rodzin z takimi szantrapami, które patrzą tylko swojego nosa? To wszystko lawinowo wręcz zmienia strukturę społeczną, bo wytwarza kolejne pokolenia dzieci wychowywanych bez ojców, czyli bez wzorców, które naturalnie tylko ojcowie mogą przenieść na swoje potomstwo. Tak, kobieta odbierająca możliwość ojcu obcowania z jego potomstwem robi wielką krzywdę nie tylko dziecku, ale całemu społeczeństwu, bo takie dziecko kiedyś dorośnie, bardzo okaleczone i będzie budowała naszą wspólną przestrzeń do życia. Oczywiście nie mówię tutaj o sytuacjach ekstremalnych, w których mężczyzna bądź kobieta wypierają się nagle swoich ról. Nie będziemy dzisiaj mówić o patologicznych przypadkach. Mniejszość nie może bowiem świadczyć o większości. Każda sytuacja ma podłoże indywidualne, ale wszystkie mogą być przypisane do konkretnych zbiorów. Jest więc zbiór małżeństw, które doświadczone życiem, różnymi problemami trwają i chociaż nie jest łatwo, obojgu nie jest łatwo, jest jakiś wewnętrzny imperatyw budowania i te małżeństwa trwają. Są takie, które rozpadają się z powodów poważnych, przemoc, uzależnienia lub każde inne zło w czystej postaci u jednego lub drugiego. Są też takie, które udają małżeństwa, natomiast nie ma w nich wierności, wsparcia i żadnych zasad moralnych. Są i takie, które rozpadają się z braku męskości i braku kobiecości, gdzie nie wydarzyło się kompletnie nic, czego nie można byłoby przezwyciężyć, ale kapitulacja następuje w nich z lenistwa i niechęci do brania odpowiedzialności za ogół spraw. No, można to nazwać rzecz jasna niedojrzałością. Można wymienić też pewnie inne kombinacje, ale podstawowe chyba właśnie podałem. Do ogółu problemów dochodzi jeszcze niesprawiedliwa, krzywdząca, wyniszczająca i hańbiąca mężczyznę polityka państwa, przez którą ojcowie w bataliach sądowych pozbawiani są wszelkich praw i możliwości obcowania ze swoim potomstwem. Chociaż winy nie ponoszą bardzo często żadnej. Trwa dramat wielu ojców i nikt z tym nic nie robi. Ale do tych samych ojców ktoś niedługo zwróci się, aby stanęli z bronią w ręku. Chciałbym nieśmiało zapytać, jakiż to powód będą mieli, poza rzecz jasna przymusem państwowym, skoro nie mają o co walczyć. Tak nas załatwiliście. Zanim nastąpi ostatnia część naszego spotkania, dziękuję, że decydujecie się wesprzeć moją czuwajową aktywność społeczną, która od dłuższego czasu, jak dobrze wiecie, jest już również poza internetem. Wszystkie moje społeczne działania mogą być podejmowane z takim rozmachem i skutecznością dzięki waszemu zaangażowaniu, dlatego jak zwykle kłaniam się w pas każdemu z was, a szczególnie mecenasom tego społecznego projektu. Bez was wszystko nie byłoby możliwe. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić to, co robię, jak działam, tę aktywność właśnie w ten sposób, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie to robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. A na odchodne w niedzielę. Tak właśnie Jacek Kaczmarski w wierszu Postmodernizm określił wszystkie przyczyny i nazwał większość współczesnych ułomności. Z tym przepięknym tekstem was pozostawię. Pokażcie go młodym, bo tak jak już nam został skonstruowany świat, nie ma we współczesnych utworach muzycznych, w popkulturze, treści tak wspaniałych. Zostało tego niewiele. Wszystko wolno, hulaj dusza, do niczego się nie zmuszaj. Niczym się nie przejmuj za nic, nie wyznaczaj sobie granic i nie próbuj nic zrozumieć. Nie pochodzi mieć od umieć. Możesz wierzyć lub nie wierzyć. Nic od tego nie zależy. Nie wyznaczaj sobie zadań. Kto się nie wspiął, ten nie spada. A kto pragnie żyć na szczycie, będzie spadał całe życie. Nie stać cię na luksus troski, jesteś wszakże dziełem boskim. No a Boga przecież nie ma. Więc to tyle na ten temat. Wszystkie mody, wszystkie style równie piękne są i tyle. Lub jak chcesz, również karadne. Konsekwencje z tego żadne. Zachwyt tyle wart, co wzgarda. Stryczek tyle, co kokarda. Prawda tyle, co jej brak. Smaku brak, tyle, co smak. Bo to o to w końcu chodzi, by niczego nie dowodzić. Nie wykuwać tarcz utopii i nie kruszyć o nie kopii. Nie planować i nie marzyć, to się zdarzy, nie znać dobra ani zła. To jest gra. I tylko gra. Kto się wzburza, że tak nie jest, niech się wzburza, a ty się śmiejesz. Nie daj wzburzać się i wzruszać.
wszystko wolno, hulaj dusza. Oj, nie wolno rzeczy wielu, kiedy celem jest brak celu. Zwłaszcza jeśli duszy nie ma. I to wszystko na ten temat. Pytanie do każdego z nas. I ciebie, czytającej głupie portale, która w mężu widzi stare próchno, które zresztą sama przez brak troski do takiego stanu doprowadziłaś. I do ciebie, który gnijesz w fotelu i nie zwracasz uwagi na żonę, która po prostu pragnie, aby znów ktoś ją nosił na rękach. To pytanie też do młodych, którzy gadają o sile, że są niezależni, a gdy trzeba tę siłę i niezależność pokazać, ukazać, zawalczyć o własną rodzinę, uciekają pod sukienkę matki lub babki i w separacji ze swoim współmałżonkiem szukają nowej drogi życia. Do dupy jest takie życie. Ale żyjcie. Żyjcie, nikt za was życia nie przeżyje. Nikt za was tego nie zrobi. Szkoda tylko, że wasze działania będą miały wpływ na życie każdego z nas. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy.